W sobotę 8 czerwca przed Ochotniczą Strażą Pożarną w Simoradzu miał miejsce uroczysty apel z okazji poświęcenia samochodu pożarniczego, który niedawno trafił do jednostki. W uroczystości udział wzięli strażacy oraz zaproszeni goście. Ważny moment dla strażaków ochotników z Simoradza. Świętują, bo mają co świętować. Nowy samochód do nich trafił. Ważny moment nie tylko dla OSP Simoradza, ale myślę, że dla całej miejscowości, jak i dla całej gminy, ponieważ udało się wymienić w Simoradzu samochód na nowy z dofinansowaniem z Ministerstwa Sprawiedliwości. Rada Gminy dołożyła ponad 50% środków, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy świętować taką sprawę. A można się też pochwalić tym, że ostatniej kadencji praktycznie w każdej jednostce został wymieniony samochód pożarniczy, więc odnoszę też to jako wielki sukces jako wójta i rady gminy, ponieważ co jakiś czas musi być wymiana tego sprzętu, ponieważ postęp, jaki mamy w tej chwili, tę nowoczesność wszystkich urządzeń, które służą nie tylko do pożarnictwa, ale w wielu innych dziedzinach, bardzo naprawdę się sprawdzają. To cieszy, jak takie małe jednostki, jak na przykład ta tutaj w Simoradzu, otrzymują nowe samochody, nowe urządzenia, też są właśnie w ten sposób doposażane. Oczywiście cieszy to mnie również, to cieszy, że kolejna jednostka z powiatu cieszyńskiego wzbogaciła się o nowy samochód. Bardzo cieszę się, że wspólnie, przy współpracy tutaj jeszcze byłego pana ministra, przy współpracy pana wójta, przy współpracy byłej rady, tak naprawdę pana przewodniczącego rady, udało się zgromadzić te środki i dzisiaj tutaj możemy świętować i tak naprawdę zająć się już stricte gaszeniem pożarów, ratowaniem zdrowia, życia, mienia, ponieważ tak naprawdę te sprzęty są do tego służą dla społeczeństwa tutaj lokalnego, ale też dla całego powiatu cieszyńskiego. Samochód, który otrzymała jednostka w Simoradzu, to nowe Renault Master 5. Jest to lekki samochód gaśniczy, ma się dopuszczane 3,5 tony. Oczywiście kategoria prawa jest dla kategorii B. Jest na tym samochodzie zbiornik z wodą o pojemności 300 litrów. Jest tam szybkie natarcie z linią 60-metrową. No i oczywiście cały inny sprzęt potrzebny do ratownictwa. Kupno tego samochodu było związane z jego gabarytem. Niestety tolerancja w garażu jest taka, że ten samochód ma tylko 20 cm zapasu. Jak wszyscy widzieli, na tym samochodzie, może ktoś zwrócił uwagę, nie ma wyciągarki z przodu. Jest zabudowana z tyłu. Mało gdzie spotykane w innych jednostkach, w innych samochodach, ale jest to przydatna rzecz, no i też to jest u nas. Ile macie takich wyjazdów, czy jest dużo takich akcji? Jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o waszą jednostkę w Simoradzu? Nie, jednostka jest w ogóle, gmina Dębowiec jest chyba jedną z najbardziej bezpiecznych pod tym względem gmin w całym powiecie cieszyńskim. No średnio 8, 12, w jednym roku to było chyba 17 wyjazdów w ciągu roku kalendarzowego. No, wiadomo, nie jeździmy do wypadków stricte takich samochodowych, no bo to są inne jednostki, bardziej wyspecjalizowane, które mają na wyposażeniu sprzęt hydrauliczny. My tego akurat nie mamy, no bo tak mówię, masa samochodu też nie pozwala, żeby wszystko na nim zabudować. No ale nie zdarzyło nam się, przynajmniej w mojej karierze strażackiej, żeby Simoradz do jakiegokolwiek zdarzenia nie wyjechał. Po części oficjalnej przyszedł czas na występ przygotowany przez zespół szkolno-przedszkolny w Simoradzu. Z kolei o poczęstunek zadbało tamtejsze koło gospodyń wiejskich. A na zakończenie nie mogło zabraknąć festynu strażackiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.